Czołem. Dzisiaj krótkie szkolonko przy okazji targów o takiej wykonaniu tak aptyki wraz z wiatrownicą. Pomysł mój, ja staram się wykorzystywać zawsze raz, zrobić porządny szablon i później od tego szablonu kontynuować. Jak się zmienia nam szerokość takiej attyki, to tutaj po prostu tylko ten punkt się przesuwa dalej i on będzie zawsze taki sam. Długość krycia można sobie zmieniać, wydłużać, to nie ma znaczenia. Mamy raz odrysowany szablon i przepunktowany. Co to znaczy? Punkty połączenia linii. Pokaż punktak może, co? A właśnie, punktaczek pewnie jest w walizce. Trzeba szukać. Jest. O. Punktaczek możecie sobie z gwoździa zrobić. I teraz tak. Zaczynamy od tego, że przykładamy sobie dokładnie. No i zaczynamy. My w warsztacie sobie kowadło kładziemy, żeby dociskało. Raz. 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 To jest mój sposób na właśnie robienie takich nietypowych obróbek, gąsiorów, attyk, wiatrownic. Wszystkich szablonach, które od tego już zostało odbite, no nie wiem, może z 300 różnych gąsiorów, to już dziury są na tych rogach, ale w szablonie to nie przeszkadza. Zalety punktowania są takie, że punkt będziecie widzieli z jednej strony, ale również z drugiej. Pokażmy to właśnie, żeby... A po przegięciu, to jest akurat szablon, to on też już parę razy był odbity, po przegięciu to ginie. Tu nic się nie dzieje dla tej blachy, bo to jest po prostu takie w giętarce przegięcie, tak? Że sprawdzam jeszcze raz, czy... I teraz jest o tyle fajne, że jak mamy te punkty, to możemy sobie z powrotem ustawić na nie. Bo to wszystko samo podpada. O, już siedzi. Teraz sobie odrysowujemy. Dokładnie, cieniutki ołóweczek. O, mam nadzieję, że wszystkie punkty odbiłem, ale sprawdzę. No i cóż, mamy przepunktowane miejsca. Możemy sobie teraz od punktu do punktu rysować linię. Tu też możesz sobie przerysować drabin, rzutnik. I jedziemy. Tutaj jest kosik. Co tutaj się dzieje? Nagrywa się. Wojciechu. I piękna robota. I tutaj ten skosik. I jedziemy dalej. Tu. Tu wszystko. Dopracowujemy szczegóły. I tutaj na dole linie. I ważna linia tego przegięcia. Się nie mylę, to chyba jest to, tak. Uczę na samym początku. I wycinamy. Sprzątamy od razu na bieżąco, żeby blacha nie leżała na blasze, się nie rysuje. Dobra. Teraz robimy tutaj takie pierwsze przegięcia. Wszystko pod kątami prostymi. Przecięłem, tu nie zauważyłem, bo kreska. A nie przecięłem. No tutaj kąty proste. Mniej.
kropeczkę było widać, a jak nie, ale jest kreska to. Resztę nam sprasuje dziętarka. Idziemy. Zabierz mi już to. Ok. No i zaczynamy od tej przekątnej. I teraz zobaczcie, po tej stronie jest wszystko porysowane. Odwracam i wiem, że po tych dwóch punktach muszę zrobić gięcie. Cała sztuka tego robienia czegoś od szablonów. I już mamy. A tu było narysowane, a od tej strony wiedzieliśmy, gdzie wsadzić. No i teraz dalej. Przeginamy sobie te. Akurat na tej giętarce nie jest to najwygodniejsza robota, ale się da. Także ja sobie też będę musiał co jakiś czas odpalić ten filmik, żeby przypomnieć, jak to się robi. Naprawdę bez żartów, bo człowiek wszystkiego nie jest w stanie, nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać. O, dzięki Maciek. Troszkę wyciągnij. O, dobra. Przeginamy dalej. Cyk. Mamy. Możemy sobie tył cały odwinąć i zobaczcie, znowu kreski są z tyłu, mam punkty. Więc wiem, gdzie ustawić. Słucham siebie dokładnie. No nie pospieszysz. Chyba ja dobrze. Nie przepinam. Będziesz miał zrobiony po tym dniu. No, mam bardzo to razie. Dobra, mamy to. Tutaj później to rozkroję. I idziemy dalej. Mamy jeszcze tutaj podgięcie. Bez krem. Na razie tylko takie lekkie nakantowanie. To będzie kończone. I została nam ta strona. Czy trzymasz mi już tutaj? A i będzie szybciej, bo mi belka ucieka do góry. O! I raz. I tu ze skosa. Tak, a może zrobić. Nie wiem, czy nie całkiem. Tak się pojawi. Dobra. Resztę paluszkami. I jeszcze jedno bardzo ważne gęcie. No poproszę, żeby pokazał, jak to minę. Chodźcie, chłopaki. I dziewczyny. Tak. Czy masz Mirek? Mirek. Pomocnik! Tak, Majcie, przepraszam. Poczekaj, otwórz. Te pomagiery w dzisiejszych czasach to rozpuszczone takie, że... No i mamy już jakiegoś gniota. Zrobionego. Jeszcze tu też ciut został. Tak, i teraz zostało, to wygląda w ten sposób. O! I zostało nam teraz tą stronę. Idziemy na stół. Na stole sobie to podwijamy cęgami. Mamy już poznaczone to. Tak, już były nakantowania zrobione wcześniej, więc też będzie łatwiej. Teraz tylko musimy przepleść tutaj strony, żeby nam się zamknęły tak jak trzeba. I forki tak odwracam sobie, żeby mi było wygodniej. 90 cęgi. Trochę to doprawić trzeba, ale to później jakieś niedoskonałości giną. Bardzo szybko. No i cóż, tu już nam się założyło. Można by było jeszcze robić tak, że tutaj zawijać, żeby nie było ostrej krawędzi blachy. Ale to nie ma większego znaczenia. To już jak ktoś tam będzie uważał. No już mamy tą blaszkę zrobioną. Tutaj jeszcze trochę doformować łapkami te miejsce. Dobra, ja to może jeszcze założymy, co? Pewnie. Robię 100 zł się należy. Tak. I teraz zrywamy. Mieliśmy taką blaszkę do tego, żeby nie poniszczyć. Była gdzieś tutaj. My wyrzuciłem ją, czy nie? No to dorabiamy. No dawaj, zrób. No gdzieś już pewnie wylądowała w koszu. Sobie ładnie rogi obcinamy. Żeby nam nie drapała. No i cóż, idziemy. Chcesz pachelkę wziąć? Pokut, nie? Co wziąć? Pachelkę z boku, żeby nie rysowała? Można. Kielnie. Kielnie. Chodź Mirek do pomocy, chodź. Wsadzamy tutaj taką blaszkę zabezpieczającą.
O. Z gotowych elementów. Patrzymy, czy te kąty są już tutaj w miarę prosto podoginane. Nie, to wszystko jest tak, bo to jest... No i teraz zaczynamy od tego, że zaczepiamy ją z tamtej strony. Musimy wypić wody. I musimy... Dlaczego wsunąć. To jest za tyłówkę. I ona już się zaczepiła. Za tamte odgięcie, które było wcześniej. Poczekaj, Mirek. Tylko zaklepuję. No, bo tam masz przód. O, jest. No i tutaj hafterka i zawijamy za rynienkę. Wyciągamy. Teraz, no, wyciągaj, daj. No i mamy. Tak to wygląda. No, weź jeszcze przegnij. Ja przytrzymam się. Tak? Dobra. No, dawaj. Dasz nożyczki i cęgi 90, metrówkę i ołówek. Nie, dobry pomagier w dzisiejszych czasach to podstawa. Za 5 zł na godzinę majsterce ja mogę z tobą robić do końca życia. Trzymaj, ja będę trzymał, to jest daleka. Może też kiedyś operatorem zostanę i będę zarabiał lepą. Co, przód. Ty masz takie dla każdego, to jest Dasz mi tam tatusiowe cęgi, takie duże? Jasne. No o, moje ulubione. Poszły. Byś chciał zrobić no to masz tu, to zakręcimy. Tak. Zaznaczone. Teraz 90, a później tymi zielonymi, które tam leżą. Podasz mi luź? Majster, dasz podwyżkę? Dam podwyżkę. Będziesz miał 5,50 na godzinę. O, widzicie, i do czego one się przydają? Jedziemy dalej. O proszę, widzicie jakie sprytne narzędzie? Jedziemy dalej, wchodzi 2,5 cm, także... I co najważniejsze, linia gięcia jest zachowana. Dostanę muteczek, majster? Albo dobra, to wszystko. Proszę sobie wybrać, szefie. Zaraz. Przytrzymaj chwilkę. Ja bym wziął. I łapkami dojeżdżamy. Można by było zamykaczem okapu, ale takiego nie posiadam i mieć nie będę. Dobra. No i już. I pięknie, zobaczcie. Haftereczka tutaj, jedna, druga, tam trzecia od boku, żeby nam wiatrówka nie odchodziła. No. Trzeba pewnie jeszcze doklepać to trochę, tak? No to wie, a... Już ja idę z lekarstwem, czyli z młotkiem. A, tak. To umie robić. Dalej muteczka jeszcze. A, to umie robić. No i już jest pięknie. Kancik poobijać, trochę stalo, żeby nie był za ostry. I proszę bardzo. No i jest piękna obróbeczka, super. Proszę bardzo. Artur Falkowski, Dachy Falkowski. To my jesteśmy tutaj dla was. No, Blachy Pruszyński, Akademia Rzemiosła. I ja Rząbek.